widzimy za mną nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Po mojej lewej stronie z tyłu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafi do jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świebodzicach. Po prawej stronie średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafi do jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świdnicy. No i ten trzeci, zdecydowanie mniejszy samochód operacyjny, który będzie służył funkcjonariuszom Komendy Powiatowej, którzy będą wyjeżdżali do zdarzeń w ramach grupy operacyjnej komendanta powiatowego, więc będą uczestniczyć w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych na terenie naszego powiatu. Ten samochód średni będzie tak naprawdę wymieni nam w przeszło 17-letni samochód, lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Renault Mascot. I tak naprawdę dzięki temu, że jest to już średni samochód ratowniczo-gaśniczy, a nie jakiś lekki pojazd, będziemy mogli sobie korzystać z niego w formie bardziej uniwersalnej. Ten samochód będzie mógł być dysponowany zarówno do wypadków, jak i pożarów, w przeciwieństwie do tego samochodu typowo ratownictwa technicznego, którego on zamieni. Natomiast ten drugi samochód wymieni ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedes z JRG Świebodzica. To był naprawdę bardzo duży wymiarowo, jak i też duży, jeżeli chodzi o pojemność zbiornika, pojazd. Ten jest trochę mniejszy, ale przez to też uniwersalniejszy i będzie tak naprawdę pewnie też mógł być w lepszy sposób troszeczkę wykorzystany niż tamten bardzo poważny pojazd, ten duży samochód. No, Mercedes, który do tej pory pełnił służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Świebodzicach, trafi do OSP w Burkatowie, natomiast Renault Mascot, który był tym samochodem technicznym ze Świdnicy, trafi do jednostki OSP w Kłaczynie. No tak, zależy dużo.